Hej, witajcie, z tej strony Norbi i kolejny odcinek z cyklu Przygody Geralta Wiedźmina. Tym razem mam dokończyć misję pod nazwą Wybraniec Bogów i mam znaleźć Erika. Nie będę już teraz zabijał zajączków, tym bardziej, że są one białe. Ale zobaczymy, gdzie ten Erik się podział. Oczywiście cały czas szukamy pięknej, młodej kobiety, do której nas tutaj akurat misja prowadzi. Ze względu na to, że jest to misja na 17 poziom, więc muszę ją w tym momencie wykonać. I nie ma co... Czekajcie, czemu mam tędy iść? A jestem ciekawy, czy dam radę. Jestem wredny, wiem. Kozie mleko. No dobra. Czyli... Dobra. Kurczę, jeszcze się nie nauczyłem tego, że zwykle jak idę na skróty, to się to źle dla mnie kończy. Aha, mamy utopcę. No to dobrze. Zawsze to będzie jakieś urozmaicenie. Jeszcze raz QN. Może damy im z Arda. Nie będą mi tutaj ...360 punktów doświadczenia? Cholerne, mój rediable, rozpleniło się to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam, ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. No, z pewnością. Dobra. Dzięki za pomoc. A skoro już raz mi pomogłeś, może dasz radę jeszcze raz. No, będę się musiał zastanowić. Pomógł. Na głowie połów, łatanie sieci, mało czasu na walkę z potworami. Tym razem nie chodzi o utopcę, tylko o Cerys. Szukam jej. Dorodna dziewuszka, od razu widać, że z niebyle rodu. Była tu, nim wypłynąłem na połów. Niezły magier, nie? Powiem szczerze, że... Nie wiesz, po co tu przyszła? Taki gość, który pomaga, no to naprawdę jest skam. Zbadała się po okolicy. Pytała o naszego Jarla i jego rodzinę. Powiedziała, dokąd się wybiera? Obcemu to bym nie zdradził, ale myśmy przecież karku za siebie nadstawiali. No, z pewnością. Do starego domu Udalryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Przygość. Dzięki, bywaj. Siedziałem na skale i dar mordę i na tym się skończyło. Oko. Mózg utopca. Dobra, coś tutaj jeszcze znajdę. Chyba nie będzie sensu za bardzo przeglądać tej chaty, chociaż... Dobra, gdzie ja mam iść w ogóle? O, przy okazji mamy tu jakiś znak zapytania zaraz bliziutko. Mam radę tam wejść? Chyba nie. 117 kroków, niby niedaleko, ale trzeba jednak naokoło. Ho! Super. Nie, kuski chyba nie będę teraz zabijał. Nie no, dam chyba radę tędy przejść. No co wy, ja nie dam rady? Ja nie dam rady? Kurde. Dobra. Całkiem nieźle. Coś tu jest ciekawego? Jakieś chwosty tylko. Pochodnia. No, nic specjalnego. Górą czy dołem? O, to jest pytanie. Cholera, coś tu jest mocno nie tak. Chyba dołem. Standardowo. Czekajcie. Tu mamy jeszcze jakieś tropy. Świeże ślady, może to Cerys. Coś strasznie ryczało. Teraz pytanie, co to było? Dobra. Zajmijmy się butelką wody. O, tutaj coś jest. Klucz do piwnicy. Kolejna buteleczka. Mogłoby coś mocniejszego, jakieś winka albo coś. Kurczę, jak się to drze. Cerys. Jest. Straciła przytomność, muszę ją stąd zabrać. Jo, chyba tak prosto nie będzie, to nie ta gra. Co się stało? Gdzie ja jestem? Au! Strasznie boli mnie głowa. Oberwałaś czymś ciężkim. Geralt? Co ty tu robisz? Szukam cię. Krach się o ciebie martwił. Zabieram cię do domu. Nigdzie nie idę, póki nie pomogę Udalrykowi. Miecz, gdzie miecz? Ja muszę wrócić po miecz. Nigdzie nie pójdziesz. Przed chwilą wyniosłem cię pół żywą. Muszę... Musisz mi wyjaśnić, co tu się dzieje. Kurczę, powiem szczerze, że jak widzę Geralda z takim krótkim rękawkiem, to mi jest zimno. Ale nie sądzę, żeby twoja przechadzka po nawiedzonym domu miała mu pomóc. Pomogłaby, gdybym przyniosła miecz. No dobra, o co chodzi z tym mieczem? To Brokwar, rodowy miecz klanu Udalryka. Potrzebuję go, żeby zdjąć klątwę z Udalryka. Jaką klątwę? To dłuższa historia. Wiele lat temu Udalryk pokłócił się z bratem o ten miecz. Zwyczaj nakazuje, żeby rodowy miecz dostał pierworodny syn, czyli Udalryk. Ojciec jednak dał Brokwar młodszemu synowi, Akiemu. W waszych stronach to poważna zniewaga. Na tyle poważna, że Udalryk złamał święte prawo Skellige. Głośno sprzeciwił się woli ojca. Domyślam się, że stary Jarl mu nie odpuścił. Udalryk przesiedział 3 dni przykuty do pala po pas w morskiej wodzie. Gdy kara się skończyła, obaj z Akim wypłynęli na połów. Jeden nie wrócił. Coś czuję, że ta wyprawa nie miała szczęśliwego finału. Przeczucie cię nie myli. Zdarzył się wypadek. Czemu mnie to nie dziwi? Rozpętała się burza i Aki wpadł do wody. Udalryk był zajęty trzymaniem żagli i nie usłyszał brata do momentu, gdy było już za późno. Nie usłyszał albo nie chciał usłyszeć. Tak też myśli większość ludzi na wyspie, ale nikt nie mówi tego głośno. Co zamierzałaś zrobić z mieczem? Pomyślałam, że duch jego brata chce go odzyskać. Duch brata? Odkąd pamiętam, ludzie mówili, że Udalryk jest wybrany, że przemawiają do niego bogowie. Dawniej w to wierzyłam, ale teraz, kiedy przyjrzałam się uważniej, wydaje mi się, że to zmarły brat go prześladuje. To dlatego temu Udalrykowi zdarzają się jakieś takie dziwne sny i w ogóle jakieś... No cóż, ale ja w dalszym ciągu twierdzę, że to ktoś się nim bawi, jakaś w sumie nie siła nieczysta, tylko na pewno nie duch brata. Śmiała teza. Nie łamiesz nią jakichś tutejszych praw? Mam to w nosie. Nie wierzę, żeby to byli bogowie. Przyjrzałeś mu się? Jest cały w bliznach. Myślałem, że to trofea bitewne. Jeśli jego zmagania można nazwać bitwami, to rzeczywiście. Kiedy go o to zapytałam, powiedział, że głosy każą mu się okaleczać. Na chwałę bogom. Ale ja myślę, że to nie bogowie. To Aki. No dobra, jestem bardzo ciekawy, co tak naprawdę właśnie słyszy w swojej głowie, albo czyje głosy. Podejrzewasz, że Aki mści się na Udalryku? Za to, że pozwolił mu umrzeć? Rozmawiałam o tym z Hjortem. Powiedział, że Udalryk zaczął słyszeć głosy dopiero po śmierci Akiego. I raczej się nie myli, bo znał ich obu od kołyski. Wydaje mi się, że gdyby oddać Akiemu Brokwar, zostawiłby Udalryka w spokoju. Całkiem niegłupia myśl. Gdyby rzeczywiście chodziło o ducha. Ale coś mi się tu nie zgadza. Co takiego? Powiedziałeś, że Aki się utopił. Tymczasem coś ewidentnie straszy w tym domu. No obaj tu mieszkali, może dlatego. Dzięki za pomoc, Geralt, ale muszę wrócić po miecz. Mowy nie ma. Ja po niego pójdę. Naprawdę? Dzięki. To ja pójdę do Udalryka. Wykluczone. Jeszcze gdzieś zasłabniesz po drodze. Poczekaj tu na mnie i pójdziemy razem. No. Ej, będzie ciekawie. No i gdzie ja mam teraz iść? Dostałem jakiś klucz od piwnicy. Czekajcie, jest tutaj jeszcze coś ciekawego, co by mnie szczególnie interesowało. Tu była Cerys. Bez jaj, że tak powiem. Talerz? O, na górze jest jeszcze skrzyneczka. Ja sobie pójdę jeszcze po skrzyneczkę na górę. A co? Myślałem, że będzie coś ciekawszego, ale no, na kolejny talerz to tak nie bardzo. Dobra. Przygotujmy się zatem, moi drodzy, do tego, co nas tam może czekać. Północny wiatr. No, to się mi jak najbardziej przydaje. No i co? Mam tu jakąś... Mi się nie okazało... Dobra, zapiszmy. A nie tak, nie mam północnego wiatru. Gwiazda tańcząca też nie mam. To nie tak. Nie mogę. Dobra. Trudno. A, tu mamy jednak. Dobra. Już się bałem, że będę musiał skoczyć. I też mi się zdaje, że to by się dla mnie źle skończyło rzeczywiście. Quen. Co ja tutaj mógłbym użyć? Chyba jakiegoś kartacza, chyba najlepsze byłoby. Księżycowy pył, samum, a może być samum. Smoczy sen. Bomba dwiemerytowa. Na razie sobie spróbujmy założyć to. I zobaczmy, co tutaj... Dobra, coś tu jest. Brokwar. O, iż mi... Co tu jest grane? Dobra, tutaj podpalmy ładnie. Jeszcze tu mamy chyba gdzieś świecę. Kurczę, powiem szczerze, że mam ciarki w tym momencie i to takie konkretne. Co to jest? Kurde, tutaj chyba nic więcej nie ma. W to mogę wejść? Mogę wejść. Powiedz Cery, że zdobyłeś miecz, ale sądzę, że to się nie skończy tak łatwo. Ej. Jak, znalazłeś miecz? Poczekaj. Jeszcze nie, poczekaj chwilę. W ogóle nie chciałem zobaczyć tylko ten miecz. Co to jest w ogóle za mieczek? Brokwar. Ej, gdzie on jest? Może w przedmiotach fabularnych. Tak jest. Przedmiot magiczny, potrzebny do wykonania zadania. Dobra. Jak, znalazłeś miecz? Znalazłem. No to prowadź. Kiedyś przyjaźniliście się z moim ojcem, prawda? Ale w dalszym ciągu nie podoba mi się. Ale słyszałam, że kiedyś coś was poróżniło. Ktoś. Chodzi ci o tę historię z Yennefer? To było dawno. Jeszcze zanim Krach poznał twoją matkę. Ale Yennefer znała już z ciebie. Z Jen to nigdy nie była prosta sprawa. To co cię tak do niej ciągnie? Nie. Może to, że nigdy nie lubiłem chodzić na łatwiznę. Chyba nie do końca. Nie do końca tak jest, że nie jest kwestia na łatwiznę. A po prostu powiem szczerze, że pierwszy raz jak się spotkali, to od razu jakby to takie uczucie zaciekawienia. Ale i coś ich ciągnęło do siebie. To gdzie właściwie jest Yennefer? Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy puściła? Nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. No z pewnością. Zobacz, tam są. Dobra. Jest Udalryk. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. Jarlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało w rękę? Poświęciłem ją bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Co za gość, normalnie tylko się pociąłby. Jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Nieciekawie. Te głosy, które słyszysz. Głosy bogów. Ta, jasne. Już to widzę. To nie bogowie. Wasz słowa, cudzoziemcze. Jesteś na skellijskiej ziemi, a tu oddajemy cześć bogom. Gdyby nie to, że jesteś gościem Ankleid. Jarlu, Wiedźmin na pewno nie chciał cię obrazić. Wysłuchajmy, co ma do powiedzenia. Wreszcie jeden mądry. Ma raczej związek z twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Kurczę, powiem szczerze, że chciałbym mu pomóc w tym momencie. Chciałbym uwolnić go od tych głosów, które go tak nękają. Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skalistcy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby oddać zmarłym to, co im się należy. Mądry gość, nieprawdaż? Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Zdradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić brokwar jego szczątkom. Nie. Bogowie będą źli. Ja czuję to. Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Akiego. Na pewno tego chcą. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz, mniejsza o to, czyimi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Rodowy pierścień. To powinno wystarczyć. Płynę. Wybraniec złóż Brokwar przy kościach Akiego. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? A, nie jest daleko. A przy okazji mogę sobie załatwić jedną sprawę, czyli jedną oczywiście pytajkę. Strasznie lubię wykonywać jeszcze dodatkowe zadania, które związane są ze znakami zapytania. A, nie omieszkam zatem skorzystać z łódeczki. Nie zawsze muszę pływać. Jak powiedziałem, jak widziałem, jak Geralt tutaj siedzi normalnie, a tutaj taki wichry wieją, aż mi się samemu zimno zrobiło. Tutaj mamy utopcę. No dobra. Labagennik. No. Masz radę tędy wejść? Chyba nie. No to mamy... Houston, mamy problem. Może tędy? Weźmy sobie na razie Quena. Teraz Ard. I wiecie co? Ja sobie od razu już zapadam puszczyka. Dobra, wszystkie załatwione. No i dobrze. Mózgutopca, szpon potwora. O, jeszcze jeden. Twardy! Jeszcze jeden. Dziękujemy panu za współpracę. A nie puszczyk, tylko miałem wziąć sobie jaskółkę. Szpon, ucho potwora, coś jeszcze? Dobra. Czegoście tutaj pilnowali, moi drodzy? Zapiski, klucz z przyczepionym kółkiem, jabłko. A, czaszka to akurat... To chyba tutaj. Dobra. To teraz Quen. Tu mam kuszę, to jest ok. Zaraza. Sirena. Wynurzmy się, albowiem zaraz zabraknie mi powietrza. Dobra, gdzie jest ten Aki? Albo inaczej mówiąc, jego zwłoki. Widzieliście, gdzie się tutaj? Aki. A dobra, coś tutaj jest. Wróć do Udalryka. W porządku. Czyli zostawiłem już ten miecz. Ten miecz w sumie nie był mi do niczego przydatny, ale... Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. Założę się, że nie. Założę się, że jednak coś tam jest takiego... że to nie jest właśnie wina... A, dobra... Quen. Jeszcze załatwimy przy okazji te utopce tutaj. Powiem szczerze, że niektóre są twardej, albo ten art nie działa na tyle mocno. Kurczę, może by tak spróbować tego arta sobie polepszyć. Wątroba. Na jakiego grzyba mi wątroba potwora? Powiedzcie mi, moi drodzy. Dobra, wróć do Udalryka. Tu załatwione. A, jeszcze tutaj był jeden. Jeden znak zapytania. A, zresztą. Tych znaków zapytania jest tutaj co niemiara, więc nie ma to większego znaczenia, że tam jest jeszcze jeden. Co my tutaj mamy? Płatki białego mitru. Arenarię mi dajcie. Służymy tej, która jest dziewicą matką starą. Ach, kurde, balans. Za co? Nigdy nie znałem kogoś tak odważnego i tak oddanego Bogom. Ma głupiego, a nie oddanego. Czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udalryk. Głosy kazały mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była wola Bogów. To ofiara. Za Akiego. Skurczybyk. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem. Zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział: podły człowieku, nie pomogłeś Jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Ale jest skurczybyk twardy. Cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. To jest coś, co się żywi... jakby cierpieniem ludzkim. Bogowie objawili ci kiedyś... Nie robi tego dla żartu. Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. No i w tym momencie gra mi się wykrzeczyła. Zdarza się niestety. No ale cóż, zobaczymy, co on tutaj jeszcze dodatkowo powie. Powie może jeszcze raz. Bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. Ale bym mu chciał pomóc, powiem szczerze. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe, dlatego chcą go coraz więcej. No. O, widzicie? Coś tam jest. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. Czyli jakieś... A, widzicie. Tylko co to kurczę jest? No więc, wiesz co to jest? To Him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły czyn. Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło. Da się go jakoś pokonać? Teoretycznie są dwa sposoby. Można to zrobić po wiedźmińsku. Można spróbować go oszukać, ale po wiedźmińsku będzie większy problem. Spróbujmy go oszukać. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu. A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Obydwie rzeczy są ciekawe. Udalryka. To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy? No nic, spróbujmy go oszukać, może rzeczywiście się uda. Him to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Him przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Wzbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Him to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu, tak? Inaczej podstęp się nie uda. Właśnie. No a co z tą drugą metodą? Udalryk może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. Udalryk jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawi Udalrykowi, tym silniejszy się stanie. I groźniejszy dla ciebie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po wiedźmińsku. No wydaje się jakieś lekko zazdrosna, nie? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wzięła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany skeligijczyk, odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. No i tutaj jest problem. Dobra. Co mam powiedzieć? Przejrzałaś nas. Czyli spróbujemy... Niech ma radochę, nie? Spróbujemy. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leże Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Czyli mimo wszystko... No dobra, idziemy od razu. Chcąc, nie chcąc i tak musimy się udać do tego nawiedzonego domu. 495 punktów doświadczenia. Ładnie. Dobra, wejdziemy. Jezus Maria, powiem szczerze, w dalszym ciągu aż mi jest zimno. A, czekajcie. To mogę jakoś rozbić. Piękna robota. Musieli sprowadzić z 12 kontynentu. Piękna robota. Musieli sprowadzić z 12 kontynentu. Dobrze. No i co dalej? Kurde, powiem szczerze, że wolałbym... Okej, mamy tutaj kołyskę. Stara kołyska. Pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt, chodź! Chyba mam pomysł. Czekajcie, może tutaj coś jeszcze jest? Geralt? Ciri! To na pewno nie jest Ciri. Nie, to niemożliwe. A, jednak. Zaraza. Próbujesz mnie zniechęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Strasznie się cieszę, że tutaj wyszedłem. Ciekawe. Dobra, wyjdźmy, zobaczymy. Co Cerys chce ode mnie? Myśliłeś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz tu na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. No dobra. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. Dajesz, młoda. Możemy zaczynać? Jasne. Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. A po co ten ogień w piecu? Tam! Biegnie do starego domu! Łapcie ją! Weź. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! Ej, co jest? Nej, nie rób mi tego. Czekajcie, coś mi... Coś mi się tutaj dzieje. Ej, co jest? Czekajcie, już wiem, co mi się dzieje. Nie wiem dlaczego, ale włączył mi się katalist, którego nie wiem dlaczego nie wykasowałem jeszcze do tej pory, pomimo tego, że karty AMD nie mam od i jeszcze dłużej. Dlatego się zdziwiłem, dlaczego w pewnym momencie nie mogę się ruszyć, nie mogę nic zrobić i mi się gra, jak widzieliście, wywala do... Dobra, ale jeszcze raz. Łapcie ją! Weź. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi. Uważajcie, żeby nie zranić dziecka. Oddaj mi dziecko. Do pieca! Wrzuć je do pieca! To teraz nie będę zastanawiał, wrzucę go... Dobra. Chyba wystarczy. No i co teraz? Jest Him. przejdzie na Geralda. Aki. Nie wiem, co Geralt rzucił? Wiedźmin nie popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulga. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Kim został unicestwiony, czy on już po prostu... Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie. Na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakbym wpadł w jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co ja teraz zrobię? Poradzisz sobie. Ważne, żebyś teraz nie użalał się nad sobą. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Him był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie w tym momencie. Że dojdzie do siebie i rzeczywiście będzie taki jak dawniej. Bardzo ciekawy quest, powiem szczerze. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem? Co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Spikerok? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Yennefer na pewno się już niecierpliwi. Jaka zgryźliwa, no. Że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Wzajemnie. Bywaj. Ej. No i niestety... A czekajcie, no i zobaczcie, znowu coś się mi tutaj dzieje. No i niestety to, czego się obawiałem... Czyli wskoczył mi kolejny poziom. Kurczę, nie chciałem tego. No nic. No nic, trudno. Mówi się trudno. Dobra, dajmy sobie ten młynek. Poprawiło ci się? Nie, dalej się jakby zawiesił. No dobrze, w takim razie nie będę kontynuował tego. Będę musiał tak wyłączyć program I jeszcze raz sobie wygrać wszystko. O, jest teraz ok. Słuchajcie, naprawdę świetny quest, strasznie mi się podobał. Od samego początku mówiłem, że z tym Udalrykiem jest nie wcale tak, jak on mówi, nie wcale tak, jak wszyscy mówią dookoła, że głosy bogów, że tego typu rzeczy, tylko rzeczywiście, że coś obok niego albo nim steruje. Tak jak powiedziałem, sterowało Bożątko naszą śniączką, tak samo właśnie sterował Him tutaj Udalrykiem i powiem szczerze, no po prostu rewelacja. Naprawdę świetny quest i niby taki krótki miał być, a jak się okazało, jednak trochę trzeba było tutaj pokombinować, trochę pomordować się z tym, żeby go wykonać. Świetna sprawa. Powiedzieliście, że całych takich głównych wątków na Skellige jest niewiele, ale mam nadzieję, że wszystkie będą tak dobre. No i niestety jedno mnie martwi, że niestety w zadaniach, tutaj mam akurat poziom 15, który mi już niestety minęło. Tak samo mamy tutaj, zobaczcie, władca Undvik. Miałem się udać w poszukiwaniu Hjalmara i lodowego giganta, więc to jest poziom 17, miecz rodowy. Czyli w następnym odcinku będę musiał zrobić te dwie, żeby już mieć z głowy i chyba możemy zrobić to, żeby od razu już załatwić sprawę z Lambertem i może zagrać z nim w karty? No zobaczymy. Jeżeli wystarczy czasu, to w następnym odcinku zrobię te dwa na pewno. Jeżeli wystarczy czasu, to będzie trzecie. Chociaż znając życie, to i tak braknie czasu tylko na samą władcę Undvik. Dobra, bywajcie.